Samorząd nie tylko formalnie, tak jak mówi prawo, jest częścią porządku politycznego Rzeczypospolitej. On naprawdę buduje Rzeczpospolitą. Samorząd naprawdę buduje nasze życie, dlatego że jeżeli 100% szkół publicznych znajduje się pod nadzorem samorządu, jeżeli 90% szpitali publicznych jest zawiadywanych przez samorząd, jeżeli większość muzeów jest w gestii samorządu, to pokazuje skalę tego, w jakim zakresie te wszystkie polityki, o których mówiliśmy, łącznie z polityką zdrowotną, o której Jaren powiedział, ostatnie wypadki pokazują polityki zdrowia i życia, znajdują się w gestii samorządu. Tak naprawdę wybór między cywilizacją życia i prawami rodziny, a kontrkulturą śmierci i negacją praw rodziny rozgrywa się w ogromnym stopniu na terenie samorządu.